Całe moje życie wszystko się kręciło wokół marihuany. Ja właśnie się tak mocno od niej uzależniłem, że technikum, szkoła, może nie codziennie, ale bardzo często w szkole byłem upalony. Już jak szedłem do szkoły, to paliłem, nie wracałem do domu, paliłem. A gdyby tak rzucić wszystko i. Chwycić się Pana Boga. A czy można? Można rzucić wszystko i powiedzieć Jemu tak? Rób z moim życiem to, co chcesz, oddaję Ci się całe, nie zostawiam sobie żadnego, nawet najmniejszego marginesu. Czy tak można? Patryk jest moim gościem. Dzień dobry! Witam serdecznie. A gdyby tak rzucić wszystko i chwycić się Pana Boga? Oj, zdecydowanie tak! Zdecydowanie tak, zostawić wszystko i za panem Bogiem, nie ma nic lepszego. Ale zanim rzuciłeś wszystko i powiedziałeś panu Bogu, tak, oddaję ci się cały. Oto jestem. To jak wyglądało wcześniej twoje życie? No, u mnie nawet troszeczkę inaczej wyglądało niż oddaję ci się cały. I zanim powiedziałem bezpośrednio tak, u mnie było tak, że. No, odszedłem od kościoła. To... Ile miałeś lat wtedy, jak odchodzisz od, z kościoła? 10, 11. Mhm. Dlaczego nudno było? Nie wiem, nie rajcowało mnie to zbytnio, nie. Ok. Chodziliśmy normalnie z rodzicami, z całą rodziną chodziliśmy do kościoła. Mój brat był y, lektorem i tak dalej. No ale po prostu w końcu powiedziałem, nie, zbuntowałem się. No, rodzice na siłę mnie nie ciągnęli, bo po co? Mhm. I tak na siłę to nic się nie stworzy. I odpuściłem sobie kościół. No i z reguły moje właśnie wcześniejsze życie wyglądało tak że mnie gdzieś kręcił, nie wiem, Snoop Dogg, Wiz Kalifa, imprezy, no i ja byłem urwis. Mój brat właśnie, to jest całkowite przeciwieństwo mnie. A to brat jest młodszy? Siedem lat starszy. Siedem lat starszy, tak. no czyli miałeś z kogo brać przykład. Ale nie brałem. Okej, okay, dobrze. Nawet, nawet <słuch> przez trochę, bo brat wszystkie, y rok po roku wzorowy, czerwone paski na świadectwach. A ja w zasadzie dzięki mojej mamie, można powiedzieć, że technik nie technikum, tylko gimnazjum skończyłem. Mm -hmm. Bo chodziła, błagała, prosiła i aż wyprosiła. Na szczęście. To chwała mamie, można powiedzieć, za to. No, ale właśnie już w gimnazjum byłem taki urwisek. Zawsze interesowało mnie nie to, co potrzeba. Gdzieś tam, gdzieś tam miałem starszych kolegów. Właśnie jakieś imprezy już się pojawiały. No, jak to było gimnazjum... Gdzie już się zaczęły pojawiać pierwszy alkohol. Ile miałeś wtedy lat? Ile się ma lat w gimnazjum? Ja wiesz, co ja jestem z, z tego rocznika, który. Jeszcze podstawówka była. Podstawówka i, i liceum. Nie, nie było gimnazjum. Gimnazjum to jest 14 lat? 14, 15, 13. No dobrze, masz 13, 14, 15 lat i co dzień. No bez... odpuść odpuśćmy, nie? Odpuśćmy. 14, 15? Odpuśćmy. No już bardziej, już się zaczęły pojawiać, właśnie. Impreza jakieś... i alkohol? No, no tak. Powolutku można powiedzieć, że zaczęło się wdrażać w, w takie życie. Alkohol, czy już jakieś tam pierwsze papierosy się pojawiały, wiadomo, to nie było nałogowe palenie, ale no, zamiast strony nauki to mnie ciągnęło w stronę imprezy. I yy, niestety, ale no, tak się to wszystko potoczyło, że furtki zaczęły gdzieś tam się otwierać i już później pojawiały się twardsze używki. Jak już w zasadzie poszedłem do technikum, no to już tam marihuana była palona. I to tak grubo była palona później w technikum to już byłem na tyle uzależniony od marihuany, że paliłem ją cały czas. Od Badryk, rana do wieczora. Ale żeby palić od rana do wieczora, to, to trzeba trzeba mieć kasę. pieniądze. ja chodziłem do pracy. Ja nie brałem pieniędzy od rodziców. Mhm. Ja nie brałem pieniędzy od rodziców. Pod tym względem nigdy moich rodziców nie, nie oszukiwałem, nie brałem od nich pieniędzy na alkohol czy, czy jakieś tam używki, tylko sam sobie na to zarabiałem. W ogóle moi rodzice są jeszcze z tego rocznika, że oni nie ogarniali, może żeby zauważyli, że, że coś jest nie tak, No, że czasami gdzieś albo wróciłem upalony, czy, czy, czy coś właśnie by im nie pasowało. To jest ten rocznik, że ani nie wiedzą co to jest marihuana, ani nie wiedzą jak to wygląda, jak to pachnie. No i wykorzystywałem w zasadzie to, nie, to mi ich nie wiedzę. I cały czas właśnie gdzieś się żyło w jakimś takim kłamstwie. I, i, i... no i wykorzystywałem tą nie przez co pakowałem się w coraz większe bagno, nie? Jakie? No, generalnie właśnie, głównie całe moje życie wszystko się kręciło wokół marihuany. Ja właśnie się tak mocno od niej uzależniłem, że technikum, szkoła, no może nie codziennie, ale bardzo często w szkole byłem upalony. Już jak szedłem do szkoły, to paliłem, nie? Wracałem do domu, paliłem. To jak ty się uczyłeś? No, zawali, no zawalałem szkołę. Mhm. Nie tiblowałem nigdy. Z Jakoś klasy, się udało. Tak, tak, z klasy do klasy przechodziłem. Yy, nie miałem nigdy jedynki na semestr, aczkolwiek moje oceny nie powalały. No, ja jeszcze mam to do siebie, że gadka mi się dobrze klei. Mhm. I ja zawsze bajarka z nauczycielami. I to też chyba właśnie był taki mój atut, że może nie tyle, co przymykały oko na niektóre rzeczy, tylko właśnie pomagały mi nawet jak, nie wiem, dostałem jedynkę czy cokolwiek, no to zawsze miałem taką motywację ze strony nauczyciela, nie? Że spróbuj, że popraw. Tak. Aha, czyli ty byłeś w tej kategorii ym, uroczy łobus No, tak? można tak powiedzieć. Uroczył łobus Uroczył łobus Można tak powiedzieć. I właśnie ja, pomimo, że czasami coś odwaliłem, to nauczyciele tak czy siak mnie lubili. No, dowiedziałem się tam po paru latach, że w technikum ostrzegali, bo ja miałem gimnazjum blisko, blisko technikum, czy na odwrót, i w technikum ostrzegali, jak się dowiedzieli, że idę tam do szkoły. Yy, nauczycieli przede mną. A mi się wydaje, aż tacy zbyt chyba nie byłem, no, ale widocznie od strony pedagogicznej. No, także zawalałem szkołę, zawalałem naukę, zawalałem moje najlepsze lata. Bo zamiast się uczyć, ja nigdy nie miałem nic zadane. Nigdy nie miałem pracy domowej. I zamiast się uczyć, to właśnie w weekendy lepsze były imprezy. Pełno znajomych, kluby, nie kluby. I... Ale co mówiłeś rodzicom? No bo wyobrażam sobie taką sytuację, że jest początek na przykład technikum. Mhm. Tak. Ty pracujesz, więc nie bierzesz od rodziców pieniędzy na, na marihuanę, ale no, umówmy się, nie wracasz ani w piątek, ani w sobotę z imprezy o godzinie 21.30. No nie. No to jest właśnie to zaufanie rodziców, nie do dziecka i wykorzystywanie zaufania rodziców przez dziecko, ewidentnie. Bo rodzicom się wydawało, no że jak było technikum, no to wiadomo, że nie kryło się tak z y, alkoholem czy coś takiego, tak? Jak już się miało bliżej tych 18, 17, 18 lat, no to już wiadomo było, że jak wychodzę z kolegami, no to idę na piwo, tak? Mhm. Ale jak, jak, jak wracałem właśnie nawet nad ranem, no to po prostu myśleli, że. O losie, co weekend? Takie powroty na nie, 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 co weekend aż tak, aż tak szalony nie byłem. Mhm. <laughs> jak jeździłem do klubu, to tak. To właśnie były telefony od taty, sms -y, a później na drugi dzień nerwy. Dlaczego chociaż nie dałem znaku życia, czy nie odpisałem na sms o której do domu wrócę, nie? No bo jak się wróciło o 6 czy 7 rano na drugi dzień, a gdzieś tam właśnie w międzyczasie tata dzwonił i rodzice nie spali, całą noc się martwili. No to było nieprzyjemne. Jak tak sobie teraz myślę, to strasznie mi szkoda moich rodziców. Z tej, z innej perspektywy, jak się na to patrzy, bo wtedy to się wydawało, że głupie gadanie, nie? Pogadają, pogadają, tak, pogadają, pogadają i przestaną, prawda? No, a I teraz, się jakoś uda. Tak, teraz właśnie spojrzenie na to się zmieniło. No, powolutku sami zmierzamy do tego, no chcemy założyć rodzinę, to już patrzy Bo się Bo całkiem inaczej. niedawno. Tak. Już nie jesteś ślub. sam, tak, tylko masz e, żonę. Wymarloną, wymarzoną moją żonę. No to o nie też porozmawiamy. Powiedziałeś, że oprócz marihuany wchodzą też e, twarde narkotyki. No, ale to właśnie już tak było na, w klubach, nie? na jakichś grubszych imprezach. I ogólnie do momentu nawrócenia, bo można powiedzieć, od razu powiem, że miałem dwa takie upadki w życiu. Że właśnie było moje uzależnienie od y, marihuany, później się nawróciłem, do tego wrócimy i miałem znowu pół roku takiego, można powiedzieć, no gdzieś odszedłem na bok, nie? Ale twarde narkotyki, ja właśnie jak się zdarzały, no to z reguły gdzieś tam na imprezach w klubach i to nie było tak, że właśnie regularnie, całe szczęście, bo nie wpadłem przynajmniej w to aż tak głęboko. I kto wie, czy rozmawialibyśmy dzisiaj? No, jak sobie czasami tak myślę, to właśnie się zastanawiam, co by było teraz, nie? A co z twoimi kolegami, z którymi razem imprezowałeś? Jak się zacząłem, w ogóle jak się nawróciłem, to Pan Bóg tak to wszystko jakoś poukładał, że automatycznie oderwały się. Moje znajomości z, ze znajomymi, z którymi się bawiłem, imprezowałem, a na mojej drodze zaczęły pojawiać się osoby wierzące. A jak się nawróciłaś? W czwartej technikum ksiądz puszczał nam świadectwo. No, ogólnie tak prowadził lekcje, że trochę mnie zainteresował, nie trochę tylko zainteresował, aż w końcu puścił świadectwo gościa, który był uzależniony od heroiny. I on opowiadał całe swoje życie, i tak dalej. Aż do momentu, jak gdzieś tam na ciśnienia, rekolekcjach, ludzie się za niego modlili i zaczął. Mówi, że opowiadał, że takie gorąco przez niego przeszło. No i ssanie mu przeszło, nie? Nie miał głodu narkotykowego i tak dalej, i tak dalej. No ja wróciłem do domu. Pamiętam, jak dzisiaj wróciłem do domu i klęknąłem wieczorem przy łóżku i powiedziałem, że właśnie, panie Boże, jeśli istniejesz, to zabierz wszystkie na łodzi, właśnie zabierz to, co mnie męczy, bo już mam tego dość, nie? Patryk, dopytam Cię jeszcze o ten moment. Jak klękasz i jak prosisz Jego o pomoc, to w Tobie jest żal, w Tobie jest złość. Jeśli istniejesz, to zabierz to ode mnie, czy po prostu klęka takie tak naprawdę nieporadne dziecko, taki dzieciak, które mówi, słuchaj, no nie jestem w stanie sam z tego zrezygnować. Albo Ty pomożesz, albo leżę. Albo leżę. No, bardziej jako to nieporadne dziecko. Mhm. No bo ja oprócz jeszcze używek. Byłem też bardzo uzależniony, to już czasy gimnazjum, się uzależniałem od pornografii i masturbacji. Do tego też trzeba, no, trzeba nawiązać, bo to właśnie są te nałogi, które mnie męczyły. I to było już do tego stopnia, że ja nie mogłem patrzeć w lustro przez to na siebie. Nie? Miałem obrzydzenie straszne. Za każdym razem, kiedy się to robiło, to później właśnie miałem taki ogromny wstręt. No i z reguły dzień w dzień było gadane, że na drugi dzień. Już tego nie będę mm -hmm. robił, nie, że i tak samo z marihuaną, że od jutra nie palę i tak dalej. I jako to nieporadne dziecko prosiłem właśnie Pana Boga, żeby zabrał to wszystko, bo już miałem dość. Widziałem, że moje życie nie w zasadzie idzie donikąd, no bo szkoła, klasa z klasy jest skończona i znajomych mam pełno, wszystko jest full, ale na twarzy mam tyle masek. Na każdą okazję możliwą to zakładałem sobie maseczkę, nie. Jak trzeba było być wesołym, no to byłem wesoły. Właśnie Wszyscy myśleli, że u mnie jest wszystko okej. Okay. Wydawało się, że w porządku, no bo chłopak co bawi się, imprezuje, pełno znajomych, teoretycznie. Dusza są. towarzystwa. Tak, tak, tak. Ja jestem ekstrawertykiem. Nie, nie potrafiłem nigdy wysiedzieć na miejscu. Także wydawało się, że okej. Okay. Ja się wracałem do domu, siadałem na łóżku albo leżałem i się zastanawiałem, co to dalej będzie, nie? No bo zero perspektyw, żadnego jakiegoś takiego, nie wiem. Nie miałem fachu, nigdy nie miałem hobby, zainteresowań. No i to też to do tego, że gdzieś jakieś myśli takie się nawet samobójcze pojawiały, nie? Tylko że, sorki, tylko że trzymało mnie to myśl, że co będzie z rodzicami, nie? To mnie trzymało najbardziej. Że właśnie, no, nie, 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 nie mogę tego zrobić, bo nie zrobię tego swoim rodzicom. Nie myślałem już tak bardzo o sobie, tylko właśnie o nich. Jak prosisz go o pomoc, to co się dzieje? Teraz? Nie, wtedy. Wtedy? Podczas tego pierwszego, pierwszego nawrócenia tak naprawdę, bo ja, wiesz, mam taką myśl, że my się nawracamy każdego jednego dnia, mhm. że każdego dnia nasza decyzja to jest, no, albo że się nawracam, albo się nie nawracam. Się mówi, tak. że to jest proces i to tak. jest decyzja. Tak. Jakby nie było, no, idę spać, a na drugi dzień budzę się, idę do szkoły i właśnie nie mam ciągu, nie mam ssania. Ale masz świadomość tego, co się dzieje? Czy po prostu nie myślisz o tym? Mhm. No bo rano, bo szkoła, bo jakieś zajęcia dodatkowe i tak dalej. W ogóle nie miałem jeszcze przez dwa tygodnie świadomości, co się wydarzyło. Mhm. Bo poszedłem do szkoły, cała szkoła właśnie była bez papierosów, bez żadnego palenia. Wróciłem do domu, nie miałem myśli właśnie o jakiejś pornografii, ani, ani żadnych takich ciągów do masturbacji, do czegokolwiek, nie? No, tylko, że mi się wydawało, że mam silną wolę. Że w końcu, po tym długim czasie, po tych wielu latach mówienia, że w końcu przestanę... Przestałeś. Że, tak, że przestałem, nie? Jeden, drugi, trzeci dzień mi się wydawało, że właśnie mam taką silną wolę. A kiedy to ta świadomość, że to nie jest twoja silna wola, a to jest jednak pomoc Boga, przychodzi ci do głowy? Kiedy, kiedy ty to namacalnie czujesz? Przyjechał do nas do Technikum Dobra Makowski. Mm -hmm. I Dobromir opowiedział swoje świadectwo. I jeszcze to był taki czas, że powiedzmy, cwaniakowałem, bo się spóźniłem. Chciałem iść na koniec ławki do kumpli, na koniec alki, posiedzieć sobie z kumplami, pogadać. A Pan Bóg już miał wtedy jakiś plan, i po czasie to rozstrzygnąłem, że to był Boży Plan, bo Dobromir powiedział: Nie, 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 I jakoś tak wyczuł, nie, ty idziesz do mnie na początek, bo będziesz mi tutaj rozwalał cały czas i w ogóle i nic z tego nie będzie. No i właśnie Dobromir zaczął opowiadać swoje świadectwo z życia i tak dalej. I potem już w trakcie sobie uświadomiłem, że mówię, no tak, jaka silna wola, nie? Mówię, przecież moja silna wola była najwyżej na dzień dwa. A tutaj dwa tygodnie w zasadzie nic. Jest zero, jest, jest spokój. No i mówię, to nie jest silna wola, nie? Tylko mi się przypomniało, jak lęknąłem przy łóżku i powiedziałem, że Boże, jeśli istniejesz, to to zabierz, pomóż to. Z Ten, zabierz to i, i pomóż mi, nie? No to zabrał, pomógł. I co dalej po tych dwóch tygodniach? Boże, kochany, ja stwierdziłem, że idę do kościoła. <laughs> w niedzielę rodzice się dziwili, bo Patryk na godzinę 12 wyszykowany poszedłem do kościółka. W kościele to ja nie wiem, takie emocje jakieś, miałem całe, całą godzinę ciarki, miałem ogromne drgawki w tej ławce. No nie, 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 ogarniałem za bardzo też, co się dzieje. Nie? Dawno tak sam z własnej woli do kościoła nie poszedłem. Dołączyłem do oazy naszej, bo w nie właśnie była za grupa taka. No i w oazie tam zaczęli. Znajomi mnie troszeczkę dalej prowadzić, uczyć, pokazywać. No i, i, i zacząłem iść bardziej w tym kierunku z tymi, z tymi wszystkimi ludźmi. Zacząłem uczęszczać na... Ksiądz nam pokazał jezuitów, zacząłem jeździć z nimi na uwielbienia i tak dalej, i tak dalej. I tak zaczęło się później wszystko toczyć, rozkręcać. nie? Jak długo tak się toczyło i rozkręcało? Pół roku. A później? A później właśnie miałem ten drugi upadek w swoim życiu. Bo przez pół roku chodziłem, nie chodziłem, znajomi mówili, że ja latałem. Latałeś. Nie? No. Rozumiem, że te pół roku to była ta fala. Ogromna. Ogromna. Cały I czas ona cały czas pikowała. Wszystkim chciało się mówić o Panu Bogu, wszystkim chciało się mówić, co się wydarzyło, wszystkim się właśnie głosiło i w ogóle zachęcało, żeby iść do kościoła, żeby iść do spowiedzi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Poczekaj, a jak wyglądała twoja spowiedź? No właśnie chciałem nawiązać. Bo to jest też dość istotne. No, do spowiedzi też się zbierałem troszeczkę czasu. No, nie jest łatwo mm -mm. po tylu latach. Nie wiedziałem, jak się za to zabrać. No, ale ostatecznie wziąłem sobie zeszytać cztery i miałem takie właśnie, tam już nie pamiętam, dwie strony, może trochę więcej, pełniutkie, wypisane. Mówię, żeby nie zapomnieć, żeby nie, 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 nie speszyć niczego. Poszedłem do księdza, umówiłem się właśnie z tym księdzem, co nas prowadził religię. W ogóle przy nim dalej się... Kształciłem mnie. Bardzo wiele rzeczy się dzięki niemu w moim życiu zmieniło, ale już pomijając, poszedłem właśnie do niego. Kawka, kanapa, nie w kościele, nie w konfesjonale. No i właśnie spowiedź z całego życia, nie? Jak się z takiej spowiedzi wychodzi, to mm, ile kilogramów tam zostawiasz w tym pokoju, na tej kanapie? No, błota z 10 albo więcej, tonę. No, spowiedź była piękna, bo upłakałem się, popłakałem na tej spowiedzi, wywaliłem wszystko, jak. Leci. No, i właśnie jak dostałem rozgrzeszenie, i ksiądz powiedział, że teraz w niebie właśnie jest impreza, mówi: Jeden nawrócony daje więcej radości niż 99, którzy nie potrzebują nawrócenia. Zupełnie inna impreza niż ta, do których ty byłeś przyzwyczajony, prawda? Zupełnie. I jak po takim czasie i po spowiedzi pierwszy raz przyjmuje się Jezusa do swojego serca, to co się wtedy czuje? Szczerze mówiąc, ja chyba jeszcze nie ogarniałem. <noise> jeszcze nie byłem na tyle ogarnięty. Poszedłem, poszedłem do komunii, ale tak do końca nie wiedziałem, o co chodzi z komunią. nie? Także przyjąłem. Ja w ogóle się cieszyłem, że właśnie, że była ta spowiedź, bo czułem po prostu się lżejszy po niej i wolny, szczęśliwy i tak dalej. Ale właśnie ta pierwsza komunia, szczerze mówiąc, tak, komunie, Jezusa zacząłem przyjmować ze świadomością może od roku. Mhm. Jak uświadomiła mi jeszcze wtedy moja narzeczona, jak to mniej więcej jest, że na przykład jak idziesz do komunii, no to nie tylko, że idziesz do komunii, tylko też masz intencję jakąś w sercu. nie? To tak właśnie do tego zacząłem podchodzić może od roku, może troszeczkę więcej, yy, bardziej tak z sercem, z głową. Bo tak to do spowiedzi, no to chodzę. Chodziłem teraz chodzę regularnie już w ogóle, ale, ale no bez obiecania sobie w tym roku, że nie ominę żadnej niedzieli. Ominąłem może ze trzy, rok się kończy, mam nadzieję, że już nie, ale dzięki temu właśnie też jestem regularnie u cały czas w, łasce, w łasce uświęcającej. No i jak nawet właśnie miałem tą niedzielę, że nie przyjmowałem Pana Boga, Jezusa, a widziałem jak ludzie idą, idą do komunii, no Jest to tęsknota. czułem się strasznie. Jak wygląda ten upadek? Po y, sześciu miesiącach, no właśnie wszystko było, jest dobrze, Nie, tak naprawdę. było tak, że, no, jak to narwany taki człowiek, chciałem wszędzie być i w ogóle i głosić i pomagać. No i było. Mm, przy, szykowaliśmy bierzmowanych. No i ksiądz powiedział właśnie: chodź, Patryk, w ogóle, powiedz swoje świadectwo. No i to chyba na tamten moment po prostu jakoś troszeczkę było za dużo mm -hmm. dla mnie, no bo szatanowi nie podoba się, jak idziemy w dobrą stronę, w dobrym kierunku, nie. No i po tym spotkaniu przyjechali z nami. Pojechaliśmy właśnie sobie po piwko, a później pojechaliśmy gdzieś dalej i zapaliliśmy sobie, nie? No i już jak zapaliliśmy, to z powrotem wróciłem. No wróciłem, to może nie do takiego, aż takiego palenia jak wcześniej, ale właśnie imprezy, kluby już tak częściej jak nie co tydzień, co, co dwa tygodnie. No i siedzieliśmy, imprezowaliśmy. Ile czasu to trwało? Też prawie pół roku. Tylko, że no wiadomo, pracowałem i tak dalej, no to bardziej weekendy, nie? Weekendy były takie lotnicze, że tak powiem. Ale to już nie były te same imprezy, co, co były wcześniej. Bo nawet jak siedzieliśmy gdzieś na domówce, czy gdzieby to nie było, to cały czas miałem głos w sercu, że... Chłopaku, nie tędy droga. Nie po to właśnie to wszystko zabrałem, że z powrotem się w to pakował, nie? I wróć do mnie. Cały czas, za każdym razem właśnie, jak była impreza, to siedziałem, niby właśnie i znowu masti, nie? Mhm. No, haha, ha, hi, hi, w ogóle, a, a w głowie i w serduchu miałem właśnie cały czas takie poczucie, że mam wrócić. Jak się wraca? Miałem jechać na protektor na imprezę, a ostatecznie wylądowałem w Łodzi na Nocy Świętych. No, troszeczkę kierunki się. No, Patryk. Jest rozbieżność. Tak. <laughs> no, ale wtedy też już koleżance mówiłem, że chcę pójść do spowiedzi, że już mam dość tych imprez i w ogóle, że chcę wrócić, bo próbowałem, gdzieś chodziłem na różańcy w ogóle, i czasami na kacu zmęczony, ale to nie szło, nie? Ale wtedy właśnie koleżanka mnie wypchnęła, poszła do księdza i powiedziała, że Patryk chce się wyspowiadać i ksiądz mnie zabrał. I jeszcze mówi, że właśnie stał tak sobie za mną i cały czas serduchu miał, bo powiedziałem, że już jestem zmęczony, że już mam dość, nie? Ale on mówi, że stał za mną i sobie myślał, jak długo jeszcze chcesz tak się męczyć, chłopaku? No, i znowu i spowiedź, i płacz, i ryk, i, i od tamtej pory mówię nie. Już na 100% Panie Boże definitywnie nie chcę do tego wracać, odcinam się od tego i, i idę za tobą. Nie? I jak się idzie za nim? Albo razem z nim? Cudownie, I jak <laughs> Cały, to wyglądało? Powiedz? Całe życie jest odmienione. Mhm. No, tak jak już wspomnieliśmy, mam teraz żonę. Jak się poznaliście? Może wrócę jeszcze troszeczkę wcześniej. Bo przez cały okres tych imprez, tego wszystkiego, ja miałem dziewczynę. Ja byłem w związku. Trzyletni. Tylko, że ja właśnie byłem taki maseczki i w ogóle nie potrafiłem być wierny. Niby kochałem. No, tak mi się wydaje, że kochałem, ale właśnie cały czas gdzieś na boku. Inne dziewczyny, cały czas inne kontakty. No, generalnie byłem straszny. Byłem strasznie toksyczny. Po alkoholu, właśnie byłem nerwowy, tam krzyki i, i, i w ogóle kwasy. Nic, nic fajnego, nic przyjemnego. A, a Pan Bóg właśnie z, też w tą sferę wszedł i zaczął ją całkowicie zmieniać, ale już w tamtym związku, jak się nawróciłem, to później było w drugą stronę, było niedobrze, bo byłem zagrzeczny. No i się biłem przez tam pół roku sam ze sobą, czy zostać, czy odchodzić. Mówię, Boże, no w końcu, w którą stronę? No i ostatecznie właśnie się rozstaliśmy i już wtedy się modliłem, że albo niech to się jakoś poukłada, no albo inną kobietę, nie? I byłem pół roku wolny, byłem pół roku sam. Nie powiem, bo jak to porostanie, właśnie gdzieś tam koledzy i w ogóle no to z powrotem na jakieś imprezy, ale już nie tacie, nie, nie w takim stopniu, tylko jak już coś to alkoholowe, ale to tak samo już czasami przedinałem i mówiłem, Boże daj mi w końcu jakąś kobietę, żebym usiadł na przysłowiowym tyłku, na czterech literach. No i było tak, że jak zacząłem szukać, powiedzmy, nazwijmy to tak, zacząłem szukać dziewczyny, to szukałem już przez pryzmat kościoła. I sobie powiedziałem, że będę właśnie patrzył, szukał tam, gdzie dziewczyny wiem, że chodzą do kościoła, ale właśnie jak będę zaczynał, to przez, yy, będę zaczynał od swojego świadectwa. No i zobaczymy, co to będzie. Jak przyjmie, to przyjmie, jak nie przyjmie, to nie przyjmie. A nie myślaj sobie, przestraszy się. Jak nic przestraszy się. Jak jej powiem, jaki byłem. Nie, jakoś o tym nie myślałem. <grym> Dobrze. Jakoś, no bo co było kiedyś, to zostało kiedyś, nie? To, to już jest przeszłość. A teraz właśnie jestem całkowicie innym człowiekiem. I no gdzieś tam jakieś niewypały były i tak dalej. I właśnie z Weroniki... Weroniki przyjaciółka. Do niej tam gdzieś napisałem, spotkaliśmy się dwa razy i ona powiedziała, że właśnie ma taką przyjaciółkę, właśnie też wierząca i tak dalej, i tak dalej, że chętnie nas pozna i w ogóle. No i ona nas poznała. I my bardzo szybko właśnie złapaliśmy jakiś taki bliski kontakt. Było właśnie tak, że jak gdzieś tam byliśmy razem w samochodzie i w ogóle tak sobie rozmawialiśmy, no to powiedziałem całe swoje świadectwo. No, i ona to świadectwo właśnie przyjęła, nie? I wtedy zaczęliśmy rozmawiać na tematy wiary i w ogóle o swoich pragnieniach, marzeniach, jakie mamy. No, i się okazało, że gdzieś tam to wszystko się zgadzało, nie? Czy to jest jeden kierunek? Tak, i u mnie, i u niej. No, ja ogólnie, jak się modliłem o kobietę, to właśnie jak tutaj jechaliśmy, to się pytałem werki, czy mogę powiedzieć z najmniejszym szczegółem. Bo, bo zdradzimy. Przyjechałeś z żoną też? Przyjechałem tak. z żoną. I nie, że ona musi być, że ona jest wszędzie. <laughs> I jak się modliłem, to właśnie, Panie Boże, żebyśmy chodzili razem na pielgrzymki, żebyśmy razem jeździli na uwielbienia, żebyśmy razem się modlili, żebyśmy się nie kłócili, żebyśmy się kochali. I w ogóle, i w ogóle miałem tą listę sporą, nie? I nie, nie zapisywałem tego, tylko po prostu jak się modliłem. I taki właśnie śmialiśmy się w drodze. Jeden mały szczegół, mówię, żebym wiedział, że to jest ona, żeby coś było z jej paznokciem u stopy. Może być wrośnięty, może być trochę mniej. Nie wiem, co mi się wtedy ubzdurało, uh -huh. Ale tak właśnie chciałem mówię, żebym miał takie potwierdzenie, nie. Uh -huh. No i oprócz tego, że właśnie y, my się zeszliśmy po dwóch tygodniach, jak złapaliśmy kontakt, szybko. czyli bardzo szybko. Po roku w ogóle się oświadczyłem, a po trzech, teraz jest, po trzech latach ślub wzięliśmy. Uh -huh. Także to wszystko w miarę szybko poszło. No, ale po tam dwóch, trzech miesiącach się skapnąłem, że mówię, Boże, wszystko się zgadza, nie? A ale. Ale ta stopa. I ten palec. Nie mm -hmm. palec, tylko ten paznokieć. Ten paznokieć. Mniejszy paznokieć. Mm -hmm. Nie jest właśnie, nie jest wrośnięta nic takiego, ale ten pazurek jest po prostu mniejszy. I mówię, Boże kochany... No, już większego, nie mogę mieć większego, lepszego potwierdzenia, nie? Ale wiesz, co, Patryk, to jest o tyle niewiarygodne, że ty mogłeś poprosić o kompletnie inny znak. Rozumiesz, że, a niech to będzie blondynka, niech to będzie brunetka, niech ma kręcone włosy, niech przyjdzie na przykład kiedyś tam Ale... w czerwonym swetrze. Ale ty, w, wiesz, tobie do głowy przyszło tak, coś tak absu absurdalnego. no że ja sam się teraz z tego śmieję. Że wiesz, ja, ja teraz tak słucham, ty mi mówisz o tym i myślę sobie, mhm. człowieku, ty równie dobrze mogłeś. Szybciej trafić w jakieś znanie na, na, na ramieniu albo na plecach, tak? No ale właśnie Zyta też powiedziała, bo Zyta jest z nami, tak? Zyta, Zyta kiedyś tutaj była gościem Studia świadectw. No właśnie, dzięki niej tutaj jestem. <grym> I Zyta też powiedziała, mówi, pieprzyk na ramieniu czy coś, mówię. Ile Cokolwiek. ludzi ma pieprzyka tak. na ramieniu? No tak, no tak. I mówię, i to miało być coś takiego. wyjątkowego. Tak, no jest. Jest żona, jest przecudowna żona, moja wymarzona. <grym> Patryk, jaki jest Pan Bóg? Cudowny. No Boże, Pan Bóg, Boże, no jest statą, syn króla. króla. Wszyscy jesteśmy dziećmi króla, nie? Pan Bóg właśnie o nas się troszczy, zna nasze pragnienia, zna nasze marzenia. Dobro, zło zamienia w dobro przede wszystkim. No i nawet jak nam się wydaje, że gdzieś tam Pana Boga w naszym życiu nie ma, albo jest taki czas pustyni, to właśnie po jakimś czasie i tak. Dochodzi, albo ktoś to uświadamia, że Pan Bóg cały czas pył, bo gdzieś tam jakieś rzeczy, które się wydawało, my, my tego nie widzimy, a i tak się zmieniały, nie? Nie boisz się, że stracisz go z horyzontu, że może wydarzyć się znowu coś takiego, że się pogubisz po prostu w życiu, albo inaczej, że ten stary Patryk mm, jeszcze będzie chciał o sobie przypomnieć. Mm -mm. Nie, zdecydowanie nie. Ani stary Patryk nie będzie chciał do te, do, wrócić do starego życia, które do niczego nie prowadziło, bo na przykład impreza typu uwielbienie... <grych> to, jest teraz, teraz... To, to są teraz twoje imprezy? Tak, to jest teraz moja impreza, nie? Nie chciałbym wrócić do tamtego, co właśnie prowadziło do donikąd. A odkąd Pan Bóg jest w moim życiu, to właśnie całe życie, wszystko się diametralnie zmienia. Całe otoczenie, przyjaciele, jakich tylko mam, no i właśnie żona, nie? No rodzina, którą zakładamy... Mieszkanie, które mamy. No, ale te kilka lat temu nie widziałem czegoś takiego, nie widziałem takiej perspektywy, nie? Także, no, nie ma opcji, żeby gdzieś odchodzić od Pana Boga. Wręcz przeciwnie, właśnie głębiej, więcej Jego. Wtedy, kiedy słyszysz w mediach chociażby, żeby y, leczniczo zalegalizować marihuanę, to co sobie myślisz? Przecież ty z tego wyszedłeś i to była, no, nierówna walka. Oj, bardzo nierówna. No, właśnie tak sobie o tym przedwczoraj myślałem, nawet, ale pod warunkiem, że to jest lecznicza, która nie daje tych faz i tego wszystkiego, nie? I tak jak niektórzy mają choroby, które, na które być może tylko to pozwala, nie wiem, ukoić jakiś tam ból, czy, czy, czy choroba może ustąpić dzięki temu. Ale no ty to, wiesz, coś że coś łatwo jest. Um, tylko, że właśnie, się od Tylko, że właśnie to jest ten warunek, żeby to, że jak, kiedy ona jest lecznicza, kiedy nie ma tego. Tak zwanego THC. Wiesz co? I jeszcze je, je, o jedną rzecz chciałabym się zapytać e, bo kto wie, może nas oglądają osoby, m, które mają dzieci na przykład w Twoim wieku, albo mają młodsze dzieci. E, mają dzieciaki w wieku 14-15 lat. Mm. Ty wspomniałeś tutaj w tym świadectwie o pornografii. Od pornografii można się uzależnić, prawda? Bardzo i bardzo szybko. I to nie są żarty. Mm -mm. W najmniejszym przypadku. To nie są żarty. I pornografia w ogóle razy zmienia całkowicie spojrzenie nasze, nie? Na kobietę, na, na chociażby stosunek, na cokolwiek, na wszystko, co się tam łączy gdzieś z tą sferą intymną. A dwa, no to właśnie no jest bardzo uzależniająca. To jest, się robi w pewnym momencie dużo silniejsze od ciebie, i nawet kiedy mówisz, że nie chcesz. I, i, I mówisz, że nie będziesz, to to i tak przychodzi jakoś. To jest właśnie najgorsze, że przychodzi samo taka myśl, i idziesz nie? Idziesz w to. I albo powiesz, Panie Boże, sam nic nie jestem w stanie zrobić, Ty mi pomóż i rzucam wszystko. I wybieram Boga, bo jestem synem króla, to jest chyba najlepsze podsumowanie tego naszego dzisiejszego spotkania, twojego świadectwa. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję, Bruszu. Ucałuj żonę wszystkiego dobrego to jest dla mnie. Y, no, jesteście trzy miesiące po ślubie, to spokojnie mogę powiedzieć: wszystkiego dobrego na nowej drodze życia, błogosławieństwa dla Was. Mamy jeszcze miesiące miodowe. A, tak jest. Dzięki, Dziękujemy Patryk. Do bardzo. zobaczenia. Dzięki wielkie.